Witajcie dzieciaki! Jestem grafikiem, ilustratorem z agencji reklamowej Grupa Grafika i będę Waszym gościem podczas kolejnego spotkania w kinie Kosmos w cyklu Poranek z Tatą. Już najbliższą niedzielę opowiem Wam o tym, jak tworzę różne projekty graficzne, takie jak logotypy, grafiki do stron internetowych czy animacje reklamowe. Zobaczycie również, jak powstała nowa czołówka Poranka z Tatą, którą przygotowałem specjalnie na tę okazję. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom przeczytam Wam bajeczkę pod tytułem Franklin i komputer. Będą również nagrody i niespodzianki, na które zawsze tak chętnie czekacie, a na koniec dla wszystkich wyświetlony zostanie film Miś Bamzi i Super Miód. Bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Wiosna ponownie zawitała na wzgórzach. Przyroda budzi się do życia, a my po raz trzeci spotykamy Misia Bamsiego i jego przyjaciół. Miś Bamsi i Super Miód. Ale co to, wybuchł pożar? Wszystko się spali. Och nie, tylko nie dzwonki grzmotu. Ale przecież bez nich nie przygotujesz więcej Super Miodu. Zostały mi już tylko te trzy słoiki. Będę się starał korzystać z nich jedynie w ostateczności. Musimy zdobyć więcej dzwonków grzmotu. Czy my naprawdę znów musimy wyruszyć na jakąś wyprawę? Złoczyńcy ponownie wkroczą do akcji. Lis Reinhardt obmyśli kolejny przebiegły plan. Kiedy ukradniecie słodycze lub inne rzeczy, wtedy ja was złapię i wszyscy pomyślą, że stałem się dobry. Bycie dobrym jest głupie. To ja zostanę tu nowym bohaterem. To ja zajmę miejsce Bamsiego. Już lecę, Reinhardt, na ratunek! Nie mam już ani trochę super miodu. Ciesz się tą wielką przygodą. Czy nasi przyjaciele zdołają powrócić, zanim plan Lisa się powiedzie? I kim będzie Bamsi bez swoich supermocy? Muszę spróbować! Miś Bamsi i Super Miód. Już niebawem na ekranach polskich kin.